Ok, uwaga, za chwileczkę rozpoczniemy nasze losowanie szczęśliwca, czyli zawodnika Futbol Akademii Bolesławiec, który weźmie udział w eskorcie piłkarzy Lecha Poznań lub Śląska Wrocław na meczu 1 kwietnia w Poznaniu. Tak jest. I to nie jest wcale prima aprilis. Za chwileczkę odbędzie się losowanie. Ponad 30 zawodników zgłosiło się na wyjazd do Poznania. Trenerzy właśnie szykują kulę, w której nastąpi losowanie. Zobaczmy. To są nasi zawodnicy. Od najmłodszych grup Futbol Akademii Bolesławiec do najstarszych. Za chwileczkę kula losująca się zapełni i rozpoczniemy losowanie. Szalik już czeka, szalik, którym zasłonimy oczy, tak żeby losujący mógł wybrać jednego, jedynego szczęśliwca dziecięcej eskorty w meczu Lech Poznań Śląsk Wrocław. Jak myślicie, kto wygra? Lech czy Śląsk? Lech czy Śląsk? Lech! Okej. Lech! 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 Uwaga, uwaga, tak, jest kula, jest pełna, ponad 30 zawodników Futbol Akademii Bolesławiec, od najmłodszych grup do najstarszych. I teraz jedna osoba, która będzie wylosowała tego szczęśliwca, a niech tą osobą zostanie najmłodszy. Najmłodszy, Piotrek. Czyli Piotrek. Zapraszamy, Piotrek, chodź do nas. Brawa dla Piotrka. Piotrek, teraz uwaga, trener zasłoni szalikiem oczy Piotrkowi. Uwaga, uwaga, oczy zasłonięte, proszę, tak jest, kula, mocno mieszamy, kula przygotowana, następuje mieszanie i wyciągamy szczęśliwca, uwaga, a tym szczęśliwcem będzie Miłosz Rogalski, proszę pokazać, Miłosz Rogalski. Z grupy, z najstarszej grupy Futbol Akademii Bolesławiec, grupy Runej. Brawo dla Miłosza, wielkie brawa dla Miłosza. Gratulujemy Miłoszowi i dziękujemy. Jeszcze raz przybliżenie, niech się Miłosz cieszy. Jest, mamy Miłosza.